No witam, 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 witam wszystkich. Dziś was zapraszam was o to. Tu jest obrzydliwie i niewygodnie i strasznie śmierdzi. Do fajnego wyniku z fajnym, można powiedzieć, rozgryweczką. Główny bohater Hashamen. Poprawcie mnie, że się dobrze mówię. To jest jakaś islamska chyba nazwa. No ten gościu na tesie pobije chyba swój rekord chyba na ósemkach, jeżeli już nie na świecie. No i jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, który niszczyciel jest w ogóle najlepszy w ogóle na wocie, to po prostu obejrzyjcie ten bitwę. Kolega nasz, głównym bohaterem na tesie, zakład na zestawie to się trochę nietypowym, bo na turbo z fioletem do słuchaczem i wentylacją. No, to podpalenie było fajne. Powiem szczerze wam, bardzo fajne to podpalenie było. Ileś przy... No... Największe zastanowienie się w ogóle graczy to jest takie... Ty niszczyciel jest najlepszy w ogóle, że był taki, który miał pancerz, miał fajne działo, szybko szczelne, z dobrym uszkodzeniami i ogólnie dawał radę na różnych tirach. Więc jak takie kryteria potrzebujecie, że ma pancerz, dobre działo, szybko szczelne, to TS5 to jest jeden z najlepszych, można powiedzieć, kandydatów na sprawdzenie się i kupna go. Nie wiem, czy TS w ogóle jest uznawany za bardzo OP czołg, zapewne nie zmienił tego, bo niestety trochę wolno jedzie. Ale szybkość ładowania i tym, ile on za tej uszkodzenia, jeszcze pan też to daje dużo do życzenia. Naprawdę, ten czołg praktycznie on nie ma żadnych wad, jak chodzi o ciało i szybkość ładowania. No już widzimy, że IS-3A już tam podjechał do cennego kolegi. No on jeszcze go nie zauważył. Ja nie mogę. Zauważy zapewne. No i strzy, a to... Ja nie kupuję, co tego się robi. Ale wiem jedno. Uciekanie przed TS-a to dobrym by... za nie było. Pacyfikację rozpocząć. No gęsi złapany, nie ma szans. Ach, i koszet. Na co jeszcze czekamy za mną? O, naprawdę bardzo słabo to wychodzi. Jeszcze A już uciekł mu. Bardzo słabo to wychodzi. Już Szczecimin już zajmuje naszą bazę. A nasi jeszcze nie zaczynają zajmować naszej pozycji. Co tak z blind wywalnęło, więc on na ślepo z reakcji. O, ale ci dostał, super.
No a już po co najprawdopodobniej będzie niestety. No, szanowny kolega nas nie wiem co chciał zrobić, ale staje na miejscu i dostaje 3 pech, to dobry nie jest w ogóle. Już mamy 3000 uszkodzeń i w sumie jak na TS to dość dużo nie ma. I se aż dużo poodbijał, w sumie też nie. Ale mamy 3 kile, więc coś za coś. Mamy już Udesa spotną kolegę szanowny. Ja nie wiem co ci przeciwnicy robią, ale jak patrzą się na tego TS-a, to na nie próbują nawet strzelać w ogóle, nie wiem. No ten kolega naprawdę ma duże szczęście, że na ich przeciwnicy nie chcą go strzelać, no. Ja w moim przypadku, ja nie bym próbował strzelać TS-a. Ja bym widział, że jest na open miejscu. Mówiłem, nie tykaj mnie w stopę! W sumie szkoda, że on nie zastanowi się, żeby załatować tylko pół rzeka jednych nosu, bo wtedy byłby trochę bardziej korzystny robienie uszkodzeń. Oni już szują. Niestety. Już spocik ma. A ten mistrz, a trochę psuje tą grę. No nie, no nie, nie. No gościu, ty wiesz, że TS jest tam na górze, a ty jeszcze próbujesz nam. Ja nie wiem, co tego się chciał zrobić, ale wiem jedno. Ulanie się jak błotem, to raczej dobry nie jest. Ci to ujdzie płazem, gadzie? Wydaje się wyrównane szanse są. Bardzo. Już kolega zrobił już 5000 uszkodzeń i 1800 odbitego. I ma 15 pocisków tylko. Więc... życzyłem szczęście koledze, żeby mu się udało coś zrobić, jakieś wyciągi, żeby mu nie zabrakło tych pocisków. Tak, udało ci się! No i mam cię, o, i specjalistę już mamy. Czy rozwali jeszcze 3 czołgi? Ajajaj. Ośmieliłeś się przejechać po mojej królewskiej stopie. Jestem elastyczny, ale w sprawie stopy obowiązuje zero tolerancji. Demokracja szeregowa 1-0. No na co jeszcze czekamy? Za mną! Udało się! Co ty robisz z moją stopą? Objęłem, nie tykaj mnie w stopę! I masz za swoje! Czy go rozwali? No na co jeszcze czekamy? Za mną! Czy mógłbym również... Nie zdarzył. I teraz jest 3A. Ostatni czołg. Ale super pchnięcie w reaktor, to nie jest żaden problem, prawda? Chyba on ucieka, mi się zdaje, będzie chciał uciec. Nie? No już 8 killi i tak jakoś ten mistrz to ja nie wiem. Nie przebito, ja nie mogę, kolega trochę zlamił. Ale już pojeździ. 9 killi i 7300 uszkodzeń. Fenomenalny wynik, fenomenalna bitwa.
No, a wyniki końcowe są takie następujące, że ten kolega zrobił MK, specjalista drużyny Koliber i gratulacje koledze, zrobił 3 marki na TS-ie. W sobie to było widać, że kolega zrobił 7800, 700. Więc jeden pocisk na ślepo coś trafił. Nie wiem, który to był pocisk. Chyba to jest chyba. Nie, tych to. W każdym razie któryś z tych czołgów został na ślepo. Więc to zaważyło tym, że o, ma taki wynik, a nie inny. No i tak, zarobkowo pozycję z wami miał na razie nieodpalny. 300 tysięcy i 200 tysięcy na 300. 2600 zablokowanych. 3,5 ponad robił więcej niż 300 metrów. O. I niestety, powiem szczerze wam, że czas bitwy dość jest bardzo ciekawy, bo prawie 10 minut ta bitwa trwała, więc jak dla mnie to jest bardzo super w ogóle czas, moim zdaniem, rozgrywki, bo naprawdę rzadko kiedy dostajesz taki fenomenalny wynik z takim czasem grania. Tak, zanim jeszcze skończymy ten temat, to chciałbym też poinformować was, że czy wolicie na przykład takie wersje, na przykład takich filmików, że taki wstępny bitwy gracza i potem wynik, czy tylko bitwę zrobić, napiszcie do komentarzu, a ja was zostawię tym morapie nierozstrzygniętym jeszcze tym odpowiedzią tą. I mam nadzieję, że liczę, że wasze komentarze mi pomogą w decyzji, żeby jak wolicie. Wolicie, żeby na przykład dostać taki wynik takiego czołku, czy wolicie na przykład może bez tego, tylko sam filmik z rozgrywką. Jak wolicie. Ja was zostawiam z tą odpowiedzią. Do usłyszenia. Hej, hej.